naszego przewodnika i idziemy zwiedzać tą piękną budowlę. Powiem wam szczerze, nasz kierowca tak dogina, że się boję, czy dojedziemy w ogóle do tego hotelu. Dawaj, za nimi, dawaj Monia, teraz, dawaj. Dalej tam prosto, nie? Należały zwłoki po prostu. Słuchajcie, zostawiłem telefon w tej restauracji, co byliśmy. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody, subskrybuj nasz kanał. Casablanca. Nowoczesna kilkumilionowa metropolia jest jednym z największych portów na świecie i czwartym co do wielkości miastem w Afryce. Dziś żyje tu 10% ludności Maroka. Wielu ludzi przybyło tu w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety nie wszystkim się to udało. Dzieci marokańskiej elity finansowej i politycznej, nazywane przez tutejsze gazety Bobaski Bogaczy, kupują sportowe samochody, jak inni koszule czy skarpetki. Dzieci biedaków żebrzą na ulicy. W mieście widać wyraźny kontrast między bogactwem a biedą. Z jednej strony luksusowe apartamenty i nowoczesne biurowce, z drugiej skrajne ubóstwo. Symbolem miasta jest spektakularny meczet Hasana II, w pobliżu którego udało nam się zaparkować. Teraz będziemy zwiedzali meczet Hasana II. Idziemy właśnie kupić bilety. Idziemy, zobaczymy, po ile bilety są i jak to wszystko wygląda. No już mamy naszego przewodnika i idziemy zwiedzać tą piękną budowlę. Meczet Hasana II jest jednym z największych meczetów na świecie. W jednym czasie może się w nim modlić 25 tysięcy ludzi oraz dodatkowe 80 tysięcy na placu. Król Hasan II postanowił go wznieść zgodnie z literą Koranu, który mówi: Allah ma swój tron na wodzie. Jesteśmy w środku, musimy teraz zdjąć buty. Jesteśmy tu Budowla to prawdziwe dzieło sztuki i techniki. Wszystkie użyte materiały pochodzą z Maroka. Marmury, granit i drewno cedrowe. Rzeźbiony 110-tonowy sufit otwiera się w ciągu 3 minut. Kaprys króla był bardzo kosztowny, około 400 milionów dolarów. Aby go sfinansować, sięgnięto do kieszeni wiernych w formie przymusowego podatku. W podziemiach sali głównej znajdują się pomieszczenia przeznaczone do rytualnych ablucji, czyli obmycia ciała przed modlitwą. Widzieliśmy meczet, po prostu wywarł na nas piorunujące wrażenie. Przyszliśmy tutaj jeszcze podziwiać go z perspektywy oceanu. No z tego wszystkiego jeszcze nic nie jedliśmy, więc ruszamy teraz w miasto, szukamy czegoś fajnego do zjedzenia. Szukamy najpierw taksówki, żeby się tam dostać gdzieś. Także zobaczymy, jak się jedzie taksówką po Casablance. Zobaczymy, czy ta Casablanca to taka romantyczna. Tak, no właśnie, zobaczymy. Lecimy taksóweczką po Casablance. Utargowaliśmy dychacza. Pan chciał 50, za 40 na zwiezie do takiej restauracji, którą tam gdzieś tam sobie wyhaczyliśmy. No, zobaczymy, jak tam jest. Jedziemy do centrum. Jest dosyć tłoczno, korki. Tak, ale jakoś tam dojedziemy. Powiem wam szczerze, nasz kierowca tak dogina, że się boję, czy dojedziemy w ogóle do tego hotelu. Dla nas. Tutaj po prostu wyższa szkoła jazdy. Merci. Merci.
Właśnie nie wiem, który to jest. Musimy obczaić, gdzie jesteśmy. Pewnie się zastanawiacie, gdzie my jedziemy. Zaraz zobaczycie. Z uszym zatkałem. No teraz podziwiamy tą bardziej ekskluzywną część Casablanki. Jesteśmy na 28 piętrze w barze i próbujemy tutaj łososia z awokado, a ja mam tam jakiś ser truflowy obtoczony w pistacjach i w kawiorze. Pijemy drinki bezalkoholowe, bo były najtańsze, po 9 euro. Te z alkoholem są po 25. Jak na razie Casablanca bardzo nam się podoba, jest bardzo czysta. Tutaj gdzie chodzimy koło tego hotelu, w którym zjedliśmy jakąś tam przekąskę, to wszystko jest bardzo, bardzo bogate. Nawet widzieliśmy klinikę dentystyczną. Tak, ta nowoczesna część jest po prostu piękna. Idziemy teraz przez Park Arabski, obsadzony palmami, są fontanny. No. Tak, fajnie tutaj widać, jak ludzie sobie odpoczywają. Dla dzieciaków jest to takie miejsce, żeby sobie po prostu odpocząć. Relaks. Po tych ruchliwych ulicach my też odpoczywamy. Tak, właśnie, te ruchliwe ulice. A propos przejścia przez ulicę, to zobaczcie sami, jak tutaj jest. To idziemy? Czekaj! Policjanta, Monika! Przejdziemy czy nie przejdziemy? Dawaj, 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 za nimi, dawaj, dawaj, Monia, teraz, dawaj. Ja cię słucham, co tu się dzieje w ogóle? Zostawiłem telefon w tej restauracji, co byliśmy. Muszę się wrócić teraz. Mam nadzieję, że tam jest. Że nikt go nie zabrał. Mam nadzieję, że go kelner znalazł. O ile go tam zostawiłeś, bo też nie jesteśmy pewni. Idziemy. Casablanca. Strasznie śmieszny Casablanca. Miało być romantycznie, a nie jakoś kurna. Nie wiem jak. Ale jestem nerwiony normalnie na maksa. Niby są światła, ale o, tutaj działają, a z tamtej strony nie działały. Muzyczka leci na żywo, ale nie napawa mnie to optymizmem, że mój telefon czeka na mnie na górze. Jedziemy jeszcze raz. Na 27 piętelko, gdzie Pawcio zostawił telefon. Mordę misia majonezem. Teraz będzie chwila prawdy. Oh. Oh my gosh, thank you very much. You're welcome, sir. Thanks a lot. Thank you, bye. Bye. Jest, znalazł się. Masakra normalnie. Nie mogę w to uwierzyć, że on na mnie czekał. Szczerze mówiąc, w to nie wierzyłam. Myślałam, że Paweł gdzieś zgubił po drodze, ale na szczęście jest. Ja nawet sobie myślałam, że może mi gdzieś ukradli. Tam takie tłumy. My nawet nie znaliśmy numeru telefonu, bo mamy tutaj marokańską kartę. No właśnie, musimy się wymienić numerami. Musimy się wymienić, dokładnie. Mamy niby każdy swój, tak. Ja już o tym myślałam wcześniej, ale no, widzicie, czasami tak bywa. Na razie Paweł zgubił telefon, a może być tak, że zgubię Pawła, więc no. Okay. Dobrze mieć numer. No i po tych wszystkich wrażeniach z tym telefonem tak zgłodnieliśmy, że przyszliśmy spróbować marokańskiego fast foodu. Wiecie, tutaj nawet fast food wygląda tak wyśmienicie, naczoski z jakimś guacamole i tutaj ta quesadilla taka fajnie przypieczona. Słuchajcie, jakby ktoś chciał jeść rękoma, to są czarne rękawiczki do czarnej roboty. Boże, jestem taka głodna. Nie, my będziemy jeść widelcem. Jest już późno, ale miasto cały czas tętni życiem. No my się zbieramy do vana. Oczywiście nie będziemy już nigdzie dzisiaj jechać,
bo mamy zaklepaną miejscówkę na nocleg, także zaraz wam pokażemy, gdzie stoimy. A oto i nasza miejscóweczka na dzisiejszą noc. Zostajemy w Casablance. Zerwał się wiatr, niestety, nie wiadomo skąd. A tam za nami widać wieżę minaretu, czyli jesteśmy przy meczecie Hasana II. Dokładnie. Resztę będziemy zwiedzać jutro, a teraz idziemy trochę odpocząć, bo już po prostu padamy z nóg po dzisiejszym dniu. Cześć, witajcie przy śniadanku. Jesteśmy oczywiście obok meczetu Hasana II. Słuchajcie, ja byłam bardzo zdziwiona, bo noc była strasznie cicha i spokojna. Ja myślałam, że już o 6 rano tutaj, czy o 5 już zaczną jeździć auta i nas obudzą. Tak. A my spaliśmy w sumie do 8.30. No wyspaliśmy trochę się. Padał deszcz w nocy. Mam nadzieję, że się już wypadał, bo zaraz kończymy jeść i lecimy na starą część miasta. Wczoraj zwiedzaliśmy tą nową, nowoczesną, a dzisiaj odwiedzimy tą starą Medynę. Wchodzimy teraz już do starej Medyny, czyli do takiego starego miasta. Tutaj są dwie części, jest stara Medyna i nowa Medyna, czyli takie nowe, stare miasto i takie bardzo stare miasto, więc zobaczymy, jak jest w tej części Casablanki. Na razie różnica jest kolosalna. Jak słyszycie dźwięk dobiegający z meczetu i ze wszystkich głośników naokoło, na różnych wieżach. Jest dzisiaj piątek, więc jest dzień modlitewny, więc meczet jest zamknięty tak w środku dnia dla zwiedzających i właśnie cały czas dobiega to czytanie Koranu. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie można naprawić wszystko, począwszy od pralki, skończywszy na łóżku, szafce, samochody, wszystko po prostu. No i jesteśmy teraz już w starej Medynie, no i jest naprawdę kolosalna różnica. Jak widzicie za mną, uliczka się ciągnie w nieskończoność wśród kamienic i starych budynków. Musagra, przechodziliśmy teraz, zebrało się takie zbiegowisko, myśleliśmy, że ktoś zemdlał, a tam chyba ktoś umarł. No, leżały zwłoki po prostu pod białym prześcieradłem i... Na ulicy przy wejściu do domu. Nie wiem, chyba czekają na jakąś karetkę albo... Nie, masakryczny widok. Powiem wam szczerze, że cały czas się nie możemy otrząsnąć po tym, co widzieliśmy i... Masakra po prostu. Naprawdę, normalnie ludzie tutaj mają naprawdę ciężkie życie z tego, co widzę. Nie wiem, czy są szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Może nie, dla nas Europejczyków tak to tylko wygląda. Różnica jest po prostu drastyczna między... Po tym, co wczoraj chodziliśmy, po tym, a dzisiaj... Tak jakbyśmy się do innego świata w ogóle przenieśli. Tak. Ciężko sobie wyobrazić, że można żyć w takich warunkach, bo we wszystkich tych domach... Żyją ludzie, no. Tak. Próbujemy teraz ogarnąć wyjście z tych labiryntów. Zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli tutaj właśnie na Google Maps, jaki tu jest labirynt w tej Medynie, jak to wygląda. Tak, tych uliczek jest bo po prostu jest tyle, że... bardzo dużo tego wszystkiego tutaj. Ojejku, muszę troszeczkę się zresetować, wyjść stąd gdzieś na świeże powietrze. No i tutaj z tyłu za mną, jak widzicie, zaczyna już się ta bardziej nowoczesna część, budują wieżowce, są różne banki, centra handlowe, a dosłownie rzut beretem tutaj z boku, za tym murem, zupełnie inny świat. No jest to niesamowity kontrast, niesamowity, nami to wstrząsnęło.
No i próbujemy nasz drugi tajin w lokalnej restauracyjce. Ten jest w takiej lokalnej w Medynie. Próbujemy właśnie w domowej kuchni. Jest taki malutki porcja w sam raz. Na tej starszej Medynie bałam się trochę, to były warunki kliniczne, były bardzo skrajne. Bałam się, żeby nie mieć rewolucji żołądkowej, ale ten wygląda super. Rewolucja żołądkowa. Ja mam z kurczaczkiem, Monia ma... Z wołowiną oczywiście. Tak, i jemy. No i po raz kolejny nie zawiedliśmy się na lokalnym jedzeniu. Super było, przepyszne, smaczne. Słuchajcie, 50 dirhamów, czyli 5 euro za dwa obiady. No. Że chyba nie opłaca się nam tu gotować. Chyba nie. Także lecimy teraz do Wanika. No my się już żegnamy z Casablanką. Słońce piękne wyszło, w końcu zrobiło się gorąco, ale my i tak mkniemy dalej na południe. Tak, uważamy, że warto odwiedzić to miasto. Wywarło na nas olbrzymie wrażenie. Jak na razie, no po prostu największe w naszej całej podróży, można powiedzieć. Tak, szczególnie zaskoczenie totalne, tak, im pełne kontrastów. Także no trzeba po prostu tutaj przyjechać i doświadczyć tego. Dokładnie. No i tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Casablance. A my lecimy dalej. Dzięki, że byliście z nami. Lecimy dalej i widzimy się za kilka dni. Kto nie subskrybuje, to zasubskrybujcie nasz kanał. Łapkę w górę i do zobaczenia. Hej! Hej!